Świadomość jako klucz do duchowego przebudzenia. Świadomość to pojęcie, które w ostatnich latach zyskało na znaczeniu zarówno w duchowych poszukiwaniach, jak i w codziennym życiu. Bez względu na to, czy omawiają ją starożytni mędrcy, współcześni nauczyciele duchowi czy filozofowie, stanowi ona fundament naszej egzystencji. Można ją porównać do światła, które oświetla nie tylko to, co zewnętrzne, ale przede wszystkim to, co ukryte w naszym wnętrzu. Dzięki świadomości jesteśmy w stanie dostrzec prawdziwą naturę rzeczywistości, rozpoznać iluzje umysłu i żyć pełnią życia w teraźniejszości, wolni od lęków związanych z przeszłością czy przyszłością. Jiddu Krishnamurti, wybitny myśliciel XX wieku, podkreślał znaczenie świadomości w życiu człowieka. Świadomość jest najbardziej fundamentalnym pytaniem człowieka. Dopóki nie rozumiemy, jak działa nasza własna świadomość, wszelkie zewnętrzne zmiany są jedynie powierzchowne. Ta refleksja ukazuje, że każda prawdziwa przemiana zaczyna się od wewnętrznego zrozumienia i poznania samego siebie. Bez tej głębokiej introspekcji wszelkie zmiany pozostają na powierzchni, nie dotykając istoty naszego istnienia. W kontekście duchowym świadomość to nie tylko rozumienie procesów zachodzących w naszym umyśle czy otoczeniu. To głęboka obecność i czujność wobec każdej chwili, myśli i działania. Tradycje duchowe, takie jak chrześcijaństwo, buddyzm czy taoizm, uczą nas, że życie bez pełnej świadomości prowadzi do duchowej ślepoty i zamknięcia na głębsze wymiary istnienia. Jak pisał Eckhart Tolle, żyjesz tylko w tu i teraz. Można to w pewien pokręcony sposób przedstawić i porównać do słów Boga z objawienia. A mianowicie, ja jestem alfa i omega, pierwszy i ostatni, początek i koniec. Wyobraźmy sobie oś czasu i na niej zaznaczony początek i koniec są daleko od siebie, nieprawdaż? I tym wszystkim jest właśnie Bóg. Jednym słowem, ogrom. Ale co by było, gdyby czas nie istniał? Zostaje wtedy tylko jeden punkt, w którym cały czas tkwisz, czy cały czas jesteś, czyli teraźniejszość, alfa i omega. Po prostu jesteś. Jesteś tu i teraz. Bóg też mówi, jestem, który jestem. Ja jestem drogą, prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Czy to właśnie nie mówi o świadomości, o życiu w tej jednej chwili, którą cały czas odczuwasz? Oczywiście, jeśli udaje ci się ciągle żyć w twoich myślach, tylko czasem teraźniejszym. Przypowieść o 10 pannach, symbolika świadomości i gotowości duchowej. Jedną z najbardziej znaczących opowieści Jezusa, która ukazuje wagę świadomości, jest przypowieść o 10 pannach z Ewangelii Mateusza 25:1-13. Ta historia przenosi nas w świat weselnego oczekiwania, gdzie 10 panien czeka na przyjście oblubieńca. 5 z nich jest mądrych, a 5 głupich. Mądre panny zabrały ze sobą lampy i dodatkowy zapas oliwy, przygotowując się na ewentualne opóźnienie. Głupie panny wzięły tylko lampy, nie myśląc o zapasie. Gdy oblubieniec się spóźniał, wszystkie zasnęły. O północy rozległ się okrzyk: oblubieniec nadchodzi, wyjdźcie mu na spotkanie. Głupie panny, zauważając, że ich lampy gasną, poprosiły mądre o podzielenie się oliwą. Te jednak odpowiedziały, że nie wystarczy dla wszystkich i poradziły im, by poszły kupić oliwę. Gdy głupie panny były nieobecne, oblubieniec przyszedł, a drzwi na wesele zostały zamknięte. Głupie panny wróciły, ale usłyszały: zaprawdę powiadam wam, nie znam was. Jezus kończy przypowieść słowami: czuwajcie więc, bo nie znacie dnia ani godziny. Ta opowieść jest głęboką metaforą duchowej gotowości i świadomości. Mądre panny symbolizują tych, którzy są świadomi i przygotowani na duchowe wyzwania, pielęgnując swoją wewnętrzną mądrość i uważność. Oliwa w ich lampach to symbol duchowej energii, która jest wynikiem ciągłej praktyki i czujności.
Głupie panny reprezentują osoby, które zaniedbują swój rozwój duchowy, odkładają ważne kwestie na później i żyją w nieświadomości. Przypowieść ta podkreśla, że duchowej gotowości nie można osiągnąć w ostatniej chwili. Wymaga ona ciągłego zaangażowania, praktyki i świadomości każdego dnia. Życie w chwili obecnej jako esencja świadomości. Świadomość nie dotyczy jedynie przyszłości czy oczekiwania na duchowe spełnienie, ale przede wszystkim życia w pełnej obecności tu i teraz. Wielu nauczycieli duchowych podkreśla, że kluczem do wolności i prawdziwego szczęścia jest zdolność do doświadczania każdej chwili bez rozproszeń i zaniedbań. Eckhart Tolle w swojej książce Potęga teraźniejszości pisze: nic nie istnieje poza tym momentem. Przyszłość to tylko iluzja, którą tworzysz w swoim umyśle. Przebudzenie to umiejętność zanurzenia się w teraźniejszości bez ucieczki do przeszłości czy przyszłości. Opowieść o mnichu, któremu Budda przepowiedział śmierć. Pewnego dnia do Buddy podszedł młody mnich, który mimo wielu lat praktyki nie osiągnął wewnętrznego spokoju ani głębokiego zrozumienia. Budda, patrząc na niego z wielkim współczuciem, powiedział: za 7 dni umrzesz. Mnich początkowo był przerażony, ale po chwili zrozumiał, że to niezwykła szansa. Postanowił spędzić pozostały czas w pełnej medytacji i uważności. Każdy oddech, każdy krok stał się dla niego cenny. Zaczął dostrzegać piękno świata w najdrobniejszych szczegółach. Śpiew ptaków, szum wiatru, dotyk trawy pod stopami. Jego umysł uspokoił się, a serce wypełniło głębokim pokojem. 7 dnia, kiedy spodziewał się śmierci, nic się nie wydarzyło. Zaskoczony wrócił do Buddy i zapytał: mistrzu, powiedziałeś, że umrę po 7 dniach, ale wciąż tu jestem. Budda uśmiechnął się i odpowiedział: umarłeś dla swojego starego ja. Teraz naprawdę żyjesz. Budda powiedział, że on cieszy się życiem i jest świadomy w każdej chwili, ponieważ ciągle myśli o śmierci. Ta historia pokazuje, że świadomość śmiertelności może stać się potężnym narzędziem do pełniejszego życia. Uświadomienie sobie, że każda chwila jest niepowtarzalna, skłania nas do bycia w pełni obecnymi i doceniania życia w całej jego głębi. Opowieść o dwóch mnichach i kobiecie. Uwolnienie od przeszłości. Inną znaną historią z tradycji Zen, która ukazuje znaczenie życia w teraźniejszości, jest opowieść o dwóch mnichach. Dwaj mnisi, starszy i młodszy, podróżowali razem. Podczas wędrówki dotarli do rzeki, której nurt był silny po niedawnych deszczach. Na brzegu stała młoda kobieta, która obawiała się przejść przez wodę. Czy moglibyście mi pomóc przejść na drugą stronę? Zapytała. Starszy mnich bez wahania wziął ją na ramiona i przeniósł przez rzekę. Młodszy mnich był zszokowany, ponieważ reguły zakonu zabraniały kontaktu z kobietami. Przez resztę dnia młodszy mnich był wyraźnie poruszony, aż w końcu nie wytrzymał. Jak mogłeś złamać nasze zasady? Zapytał starszego mnicha. Przeniosłeś tę kobietę. Starszy mnich spokojnie odpowiedział. Ja zostawiłem ją na brzegu rzeki, ale ty wciąż ją niesiesz. Ta opowieść uczy nas, że trzymanie się przeszłości i osądów może być ciężarem, który uniemożliwia nam pełne doświadczanie teraźniejszości. Starszy mnich pomógł kobiecie z czystą intencją i natychmiast uwolnił się od tego doświadczenia. Młodszy mnich, choć fizycznie nie dotknął kobiety, cały czas nosił w sobie ciężar osądu i niepokoju. Opowieść o mnichu i parasolu. Znaczenie uważności w każdej chwili. W tradycji Zen istnieje również opowieść o mnichu, który po całym dniu medytacji wrócił do klasztoru. Przy wejściu spotkał swojego mistrza, który zapytał go: czy zostawiłeś swój parasol po prawej czy po lewej stronie werandy? Mnich zatrzymał się, próbując sobie przypomnieć, ale nie był w stanie odpowiedzieć. Zdał sobie sprawę, że mimo praktyki medytacyjnej jego umysł wciąż błądził, a on działał nieświadomie. To odkrycie było dla niego momentem przebudzenia. Zrozumiał, że prawdziwa świadomość to bycie obecnym w każdej, nawet najprostszej czynności.
Ta historia pokazuje, że świadomość nie ogranicza się tylko do medytacji czy duchowych praktyk, ale powinna przenikać każdą chwilę naszego życia. Uważność w codziennych czynnościach pozwala nam żyć pełniej i głębiej doświadczać rzeczywistości. Odłączenie od ego jako droga do wolności. Kluczowym elementem duchowej podróży jest zrozumienie i odłączenie się od ego, tej części nas, która identyfikuje się z naszymi rolami, tytułami, przeszłością i przyszłością. Ego tworzy iluzję oddzielenia od innych i świata, co jest główną przeszkodą w osiągnięciu pełnej świadomości i wolności. David R. Hawkins w swojej książce Siła czy Moc pisze o różnicy między życiem opartym na ego, siła, a życiem opartym na duchowej prawdzie, moc. Siła jest tymczasowa, oparta na dominacji, kontroli i lęku. Moc pochodzi z wewnętrznej prawdy, z autentycznego ja, które nie zależy od zewnętrznych czynników. Opowieść o Aleksandrze Wielkim i oświeconym mędrcu. Legenda głosi, że podczas swoich podbojów Aleksander Wielki usłyszał o oświeconym mędrcu żyjącym na pustyni. Ciekawy, postanowił go odwiedzić. Gdy dotarł na miejsce, zobaczył mędrca siedzącego w medytacji pod drzewem. Aleksander, przyzwyczajony do tego, że wszyscy oddają mu cześć, powiedział: „Jestem Aleksander Wielki, zdobywca świata. Ustąp mi miejsca”. Mędrzec otworzył oczy i spokojnie odpowiedział: „Nie przeszkadzam ci, znajdź miejsce gdzie indziej”. Oburzony brakiem szacunku, Aleksander zagroził: „Czy wiesz, z kim rozmawiasz? Mogę cię zabić jednym ruchem”. Mędrzec uśmiechnął się i odparł: „Możesz ściąć moją głowę, a ona potoczy się po ziemi, ale ja będę patrzył na to razem z tobą. Ja nie jestem tym ciałem. Moja prawdziwa istota jest poza zasięgiem twojej władzy”. Ta odpowiedź wprawiła Aleksandra w osłupienie, ponieważ nigdy wcześniej nie spotkał nikogo, kto tak spokojnie przyjmował groźbę śmierci. Aleksander, będący symbolem siły opartej na ego, zrozumiał, że mędrzec reprezentuje coś, czego on nigdy nie będzie w stanie podbić. Duchową moc, która wykracza poza wszelkie formy materialnej dominacji. Ta historia ukazuje, że prawdziwa wolność i moc pochodzą z odłączenia się od ego i zrozumienia naszej prawdziwej natury. Mędrzec nie identyfikował się z ciałem ani z ziemskimi tytułami, dlatego był wolny od lęku przed śmiercią i potrzebą uznania. Opowieść o złodzieju i mnichu. Inną inspirującą historią jest opowieść o złodzieju, który pragnął osiągnąć oświecenie, ale nie chciał rezygnować ze swojego fachu. Usłyszał o mądrym mnichu Zen i postanowił go odwiedzić. „Mistrzu”, powiedział złodziej, „chcę osiągnąć oświecenie, ale nie potrafię przestać kraść. Czy jest dla mnie nadzieja?” Mnich spojrzał na niego z uśmiechem. „Oczywiście. Rób to, co robisz, ale rób to z pełną świadomością”. Złodziej był zaskoczony, ale postanowił spróbować. Za każdym razem, gdy planował kradzież, starał się być w pełni obecny i świadomy każdego ruchu. Zauważył, że kiedy jest świadomy, sumienie zaczyna do niego przemawiać. Z czasem nie mógł już kraść, ponieważ pełna świadomość ujawniała mu prawdziwą naturę jego działań i ich wpływ na innych. Ta opowieść pokazuje, że świadomość ma moc transformacji. Kiedy jesteśmy w pełni obecni i świadomi, nasze działania naturalnie stają się bardziej etyczne i zgodne z naszą prawdziwą naturą. Świadomość jako narzędzie transformacji. Świadomość nie jest jedynie stanem umysłu, ale dynamiczną siłą prowadzącą do głębokiej przemiany duchowej i wewnętrznego uzdrowienia. W miarę jak odłączamy się od ego i zaczynamy żyć w pełnej uważności, świadomość staje się potężnym narzędziem transformacji, zmienia sposób, w jaki postrzegamy siebie, innych i otaczający nas świat. Ramana Maharishi zachęcał do zadawania sobie pytania: „Kim jestem?” Jego nauka polegała na głębokiej introspekcji, która prowadzi do odkrycia, że to, kim naprawdę jesteśmy, nie jest związane z ciałem, umysłem czy osobowością. Te elementy są jedynie zewnętrzną formą. Prawdziwe ja jest niezmienne i wieczne. Kiedy odkrywamy tę prawdę, wszystkie iluzje zaczynają się rozpuszczać.
przypowieść o kropli i oceanie. W sufizmie, mistycznej tradycji islamu, istnieje piękna opowieść o kropli wody i oceanie. Kropla, płynąc w rzece, nagle uświadamia sobie, że zbliża się do oceanu. Ogarnia ją strach. Jeśli wpadnę do oceanu, przestanę istnieć jako kropla. Co się ze mną stanie? Ocean odpowiedział: nie bój się. Kiedy połączysz się ze mną, nie znikniesz, ale staniesz się częścią czegoś większego. Odkryjesz swoją prawdziwą naturę. Kropla odważyła się i wpadła do oceanu, odkrywając, że zawsze była jego częścią. Ta przypowieść ilustruje, że nasze indywidualne ja jest częścią większej całości. Świadomość prowadzi nas do zrozumienia tej jedności i uwalnia od iluzji oddzielenia. Akceptacja śmierci jako element świadomości. Śmierć jest nieuchronną częścią życia, ale często jest tematem tabu, budzącym lęk i niepokój. Wielu nauczycieli duchowych podkreśla, że świadomość śmierci jest kluczem do pełniejszego życia. Uświadomienie sobie przemijalności życia skłania nas do doceniania każdej chwili i skupienia się na tym, co naprawdę ważne. Osho mówił: tylko ten, kto jest świadomy śmierci, może naprawdę żyć. Reszta żyje w strachu, ponieważ ignoruje nieuniknione. Akceptacja śmierci nie oznacza pesymizmu czy rezygnacji, ale głębokie zrozumienie natury życia. Kiedy przestajemy bać się śmierci, zaczynamy żyć odważniej, pełniej i bardziej autentycznie. Rezygnacja z kontroli. Świadomość jako uzdrowienie. Często próbujemy kontrolować wszystko w naszym życiu, wierząc, że w ten sposób unikniemy cierpienia czy niepowodzeń. Jednak ta potrzeba kontroli jest źródłem wielu napięć i lęków. Świadomość uczy nas akceptacji rzeczywistości takiej, jaka jest. Lao Tzu w Tao Te Ching pisał: pozwól, aby rzeczy toczyły się swoim biegiem. Nie próbuj kontrolować tego, co nie możesz kontrolować. Kiedy uczymy się akceptacji i płynięcia z nurtem życia, odzyskujemy wewnętrzny spokój. Rezygnacja z potrzeby kontrolowania wszystkiego pozwala nam otworzyć się na nowe możliwości i doświadczenia. Świadomość w relacjach międzyludzkich. Świadomość ma kluczowe znaczenie w budowaniu głębokich i autentycznych relacji z innymi ludźmi. Pozwala nam być w pełni obecnymi. Dla drugiej osoby. Słuchać jej bez osądu i reagować z empatią. Thich Nhat Hanh, buddyjski mnich i nauczyciel medytacji, podkreślał: komunikacja prawdziwa może się wydarzyć tylko wtedy, gdy obie strony są w pełni obecne. Bez uważności i świadomości nie możemy naprawdę słuchać ani zrozumieć drugiej osoby. Świadome słuchanie to akt miłości i szacunku. Kiedy jesteśmy w pełni obecni, tworzymy przestrzeń, w której druga osoba czuje się widziana i słyszana. To fundament budowania trwałych i głębokich relacji. Medytacja i modlitwa jako drogi do świadomości. Medytacja i modlitwa są potężnymi narzędziami rozwijania świadomości. Poprzez regularną praktykę uczymy się obserwować nasz umysł, emocje i ciało bez przywiązania czy osądu. W buddyzmie medytacja jest centralnym elementem praktyki duchowej. Pozwala na rozwijanie uważności, sati i głębokiego wglądu w naturę rzeczywistości. Budda nauczał: jedyną rzeczywistością, którą masz, jest ta chwila. Przyszłość jest niepewna, a przeszłość to tylko wspomnienie. Świadomość tego, co jest teraz, jest bramą do przebudzenia. W chrześcijaństwie modlitwa kontemplacyjna, praktykowana przez mistyków takich jak święty Jan od Krzyża czy święta Teresa z Awili, prowadzi do głębokiego zjednoczenia z Bogiem. Poprzez ciszę i skupienie na sercu otwieramy się na doświadczenie Bożej obecności w nas i wokół nas. Świadomość jako droga do jedności z wszechświatem. Ostatecznym celem duchowej podróży jest doświadczenie jedności z wszechświatem, przekroczenie iluzji oddzielenia i ego. W różnych tradycjach duchowych oświecenie polega na zrozumieniu, że jesteśmy nierozłączną częścią większej całości. Adi Shankara, filozof i mistyk hinduski, nauczał:
jesteś tym, którego szukasz. Gdy zrozumiesz, że jesteś Brahmanem, absolutem, wszelkie złudzenia się rozwieją, a ty odkryjesz jedność wszystkiego, co istnieje. To doświadczenie jedności przynosi głęboki pokój, miłość i zrozumienie. Świadomość staje się nie tylko narzędziem poznania, ale stanem bycia, w którym żyjemy w harmonii ze sobą, innymi i całym wszechświatem. Dodatkowe cytaty na temat świadomości. Carl Gustav Jung, wybitny psycholog i filozof, wprowadził pojęcie indywiduacji, które odnosi się do procesu stawania się w pełni świadomą i zintegrowaną osobą. Jung podkreślał, że nie da się oświecić, wyobrażając sobie postacie światła, ale czyniąc ciemność świadomą. Oznacza to, że prawdziwa transformacja wymaga od nas konfrontacji z naszym cieniem, nieświadomymi aspektami nas samych, które często wypieramy. Świadomość tych aspektów pozwala na ich integrację i prowadzi do pełniejszego zrozumienia siebie. Eckhart Tolle, współczesny nauczyciel duchowy, mówił: świadomość jest największą agentką zmiany. Nie musisz walczyć ze swoim umysłem, po prostu bądź świadomy jego aktywności. Rumi, perski poeta i mistyk, pisał: w ciszy jest elokwencja. Przestańcie tkać, a usłyszycie tkacza. Uciszcie się, a usłyszycie głos świadomości w swoim sercu. Zakończenie. Świadomość jako fundament duchowej transformacji. Świadomość jest kluczem do głębokiej duchowej przemiany. Pozwala nam odkryć naszą prawdziwą naturę, wyjść poza ograniczenia ego i żyć w pełnej harmonii ze sobą, innymi ludźmi i wszechświatem. Poprzez praktykę uważności, medytacji i otwartości na doświadczenie możemy osiągnąć stan głębokiego spokoju i jedności. Współcześni filozofowie i psychologowie, tacy jak Ken Wilber czy Eckhart Tolle, kontynuują eksplorację świadomości jako klucza do duchowego przebudzenia. Podkreślają oni znaczenie integracji różnych poziomów świadomości, od indywidualnej po kosmiczną, w celu osiągnięcia pełni życia. Świadomość nie jest więc jedynie narzędziem duchowym, ale także mostem łączącym psychologię, filozofię i codzienne doświadczenie. Dzięki niej możemy żyć autentycznie, w harmonii z samym sobą i otaczającym nas światem. Rozwijanie świadomości to nieustanna podróż, w której każdy krok przynosi nowe zrozumienie i głębsze połączenie z życiem. To droga, na której odkrywamy, że wszystko, czego szukamy, jest już w nas. Wystarczy się zatrzymać, być obecnym i otworzyć serce na prawdziwe doświadczenie istnienia –